Trzeba stąd wyjść i ten. Bronię też pokupować. No, amunicję i tak dalej. Zobaczyć, co się dzieje. Bo już pewnie za chwilę będzie ostatni fight. Z tymi nefariusami. Imperator od zawsze stanowi zagrożenie dla wszechświata. O, jest sklepik. Bo zaczekaj. Do walki w wielkim stylu z bombardierem. Nowa broń. Gwarantuje wystrzałową zabawę. Bombardier jakiś. Piłomiot jeszcze jest. Zobaczmy, te piły to chyba widziałem, po prostu takie shurikeny lecą. No i one są mocno samonaprowadzające. Ale ten bombardier, te kolejne bomby, to może się bardzo przydać. A, takie jakby... Mega silne... A, tu samonaprowadzające jakieś bomby są i z góry napierdzielają. To jest bardzo dobre, to kupujemy. To się przyda na ostatniego bossa. Na pewno. I teraz, co się da, to ulepszamy. Robociki ulepszamy, of course, bo one są mega silne. I dobrze supportują, nawet jak nie mogą bić latających przeciwników. To dobrze supportują strasznie. Pan wojny, of course. Aktualnie chyba najsilniejsza moja Givera. O, amunicja o 2, czyli mamy 8 ammo zamiast 6. Bezpośrednie trafienia dają większy damage, no i super. To tu jeszcze to od razu ulepszamy, co dopiero kupiłem, ale to się przyda. Musisz rozwalić więcej zbiorów, żeby ulepszyć tę broń. Grzyby mamy na 100%. To co używam raczej mam na stówkę. Rykoszet. To można by było zrobić, o. Dobra, tu już się mocno obkupimy, bo prawie i tak jest koniec gry, podejrzewam. Bezpośrednie trafienie zdaje większe obrażenie, no i super. Dobra, 3 kryształy zostały. To sobie zostawimy na razie. Ale to będzie silne, te bomby. Dobra, co teraz? Powrót na statek chyba. Trzeba mu odebrać wymiaromat, bo inaczej nie będzie czego ratować. Ja mam w ogóle ten upgrade jakiś nowy do tego młotka, ale on po prostu większy zasięg rażenia ma. I to tyle. Tak mi się zdaje, tak z opisu wynikało. Nie pozwolę im. Uratuj kapitana Quantuma. A tutaj co mamy? Powstrzymaj inwazję imperatora. Znajdźcie Piera. Pomoże wam ostrzec Quantuma. Nie wiem, co najpierw robimy. Dobra, weźmy tych imperatorów. Imperator już był groźny, a odkąd zdobył wymiaromat? Uratujemy twoich przyjaciół. To, no, jeśli Ratchet jest alternatywną wersją mnie, a Clank jest alternatywną wersją ciebie... Ale rozkminy teraz. Też mamy działać razem? Wydają się... bardzo szczęśliwi. Tak. Chyba przywykłam do... O, i Rivet zdobyła swojego Clanka, robocika. Czyli wcześniej się nie znali, okej. Więc może to tylko chwilowe. Dobra, tu mapa w ogóle inaczej będzie wyglądać, widzę. Pewnie w sklepiku już nic nowego nie będzie, no bo dopiero co sprawdzałem sklep, ale zawsze można zobaczyć. No, ci robotnicy, co wyglądają jak chomiki. Dobra, pokażcie mi sklep. Pewnie nic nie ma, ale jest jednak.
Czarnodziurka, 35 tysięcy. No nie wierzę, ja przed chwilą coś kupiłem. Co to robi? Ile to jest giver w tej grze? Masakra. Ale już chyba koniec gry, bo coraz więcej tych broni jest. Jezu, jakiś minigun w ogóle. W żadnej chyba części nie było minigana. Pełna amunicji i super prędkość, wow. To minigana kupimy jak najbardziej. Dobra. A, tu jest dużo do odkrywania, bo to chyba na tych ślimakach się jeździło. Ale to whatever, robimy najpierw. O, zaraz spadnę. Lecimy tutaj ich ogarnąć. Jaki to ma odrzut? Dobra, tu się dało wskoczyć na luzie. Ja te grzybki użyję, będzie łatwiej o wiele. Co my musimy levelować? A, te bomby? Nie, tego pana wojny lepiej. No zaraz, o właśnie, jeden strzał już ma poziom, drugi. To dobrze. A, czyli to co było na filmiku to... A nie, to na drugim poziomie już ich rozwala na hita, wow. Więcej broni samonaprowadzających by się przydało, myślę. Mortowie są bezpieczni. Spodem w dół. Dowiedzmy się od mortów, co się w ogóle dzieje. Zginąłem i w tym samym czasie była cutscenka, że kontynuujemy grę i dzięki temu nie zginęłem. Siemano Black Szprota, witam, cześć, cześć. Ale to było dziwne. Miałem animację zgonu, a była cutscenka i wycofało to i nie zginęłem w ogóle. I co? Aha, o tutaj to było. Dobra, czy tutaj jest coś do ewentualnego zdobycia? Nie. To kontynuujemy. Czy gram jeszcze w Dragon Ball FighterZ? Ostatni raz grałem ze 2 miesiące temu, ale aktualnie już nie gram, bo po prostu online jest bardzo słaby. Czyli to co zawsze, nie? No i tylko się wkurzam, bo na tym wysokim poziomie to naprawdę trzeba być skupionym, musi wszystko działać. A jak są lagi, czy coś takiego, czy nierówne połączenie, to jest strasznie słabo. No i nie gram w Dragon Ball FighterZ. Ale po Tekkenie to jest moja ulubiona bijatyka, więc na 100% jeżeli by polepszyli online, to bym grał. Niestety nie gram, no bo to się trochę mija z celem, nie? Ciekawe, czy na przykład na E3 coś powiedzą niedługo? Czy będzie ten polepszony online, czy jednak to tak zostawiam jak jest i koniec? Tu są ci nefariusowie, o co tu chodzi? Wow. Aha. Hologramy ich. A co, ty grasz ciągle w FighterZ, czy jak to wygląda? Co ja mam tu zrobić? O, tu jest klucz. Ja z bijatyk to ostatnio tylko Guilty Gear Strive i czasami Tekken, na przykład dzisiaj był Tekken przed Ratchetem. To grałem z widzami i tak dalej, śmiesznie było. Zastraszanie na odległość to częsta strategia tyranów. Stykałam się z nią podczas moich badań. Dobra, puszczę te wszystkie robociki, bo one mocno pomagają. Z radością was tam zabiorą. Zamrożeni całkowicie, elo. To jest dobre, bo oni tak się kulają i później z mapy ich w ogóle strąca, nie? Silne to jest zamrażanie, tak szczerze mówiąc. Kupiłeś sobie dużo postaci. No, Ultra Instinct Goku, czy tam na przykład ten Gogeta, Vegeta, bardzo silne postacie, no. Czy Gogeta SSJ4? Ja finalnie... Ja skończyłem grać, nie wiem... Z 2 tygodnie... Jakiś czas temu wróciłem do FighterZ. Potem wyszedł Gogeta SSJ4. Potestowałem go z 2 tygodnie, super mi się grało, no i potem jakby przestałem grać, nie? Bo już właśnie
miałem wysoki poziom tej gry, a dużo lagów było i to było strasznie słabo się grało. Ale na przykład Gogeta SSO 4 czy Ultra Instinct Goku to robią robotę. Bardzo dobre postacie. To samo Broly, nie? Chociażby. Czy to z Superki, czy z Zetki, oboje są silni. Silniejszy jest ten z Zetki jakby. Ale oboje są spoko. Ja pierdzielę, na tej inwazji tyle się kasiory zdobędzie, że masakra. O, 3 rary tanium, dzięki, za free. Ja nie wiem, kogo tutaj nawet bić. Tyle tego jest wszystkiego. Idę sobie w tą stronę, może tutaj będzie coś do zdobycia fajnego. Jak to wygląda na mapie? Nie, na mapie to trzeba iść w ogóle do przodu, okej. Oj, wpadłem w bagno. Dobra, puszczam roboty, będzie łatwiej. A ich jest sporo, więc dużo tutaj roboty zrobię. Na ten moment to już większość broni w sumie jest silna, ale przeciwnicy też są mega dobrzy. Jeszcze i więcej, o ja pierdzielę. Patrzcie co te roboty robią. Ja w ogóle nic nie muszę robić. Nowi przeciwnicy się pojawiają i kasacja jest całkowita. Strasznie, ale w każdej części tak było, że te wszystkie robociki bardzo silne były zawsze. To normalka była, dobra. Jakiś boso podobny ziomek przyszedł. No nic, trzeba życie znaleźć, bo jest nieciekawie. Aha, 5 HP, no nice. Jakiekolwiek życie czy nic nie ma, już nie zostało. O, jest. O, znowu, dobra. Nie mam ammo, świetnie. Ty, no właśnie, ja mam przecież tą nową broń. Te bomby. Jeszcze jedne? A nie, one się rozwalają. Jak puszczę drugie, to te jedne się rozwalają, okej. Okay. Robociki na pewno, grzybki na pewno. Bomby? Bomby będą ok. Patrzcie jak mu HP spada, 10%. O Jezu, ja mam 5 HP, fuck. Fuck, 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 fuck. Szybki taktyczny odwrót. A, rozwaliłem tego bossa, dobra. Rozwaliłem bossa, ale co z tego jak nie mam życia? Nie zapowiada się, żeby gdzieś tu na mapie było życie. Not good, not good. Ja kupiłem Ultra Instinct Goku, bo mnie wkurzali ludzie tym spamem słabego ataku i kończenie atakiem specjalnym. Pyk, połowa HP. No Ultra Instinct Goku był bardzo silny, potem go znerfili, to trochę łatwiej był do ogrania, ale ogólnie bardzo silna postać cały czas, no. No i wpadłem w to. Na Nintendo Online czekasz, ale na co? Na event czy na co czekasz dokładnie? Mówisz o evencie Nintendo Online, czy coś innego? Ha, na to by grać online. A ty masz na Switchu FighterZ, czy jak? Na Switchu masz Dragon Ball FighterZ? O to chodzi? Na Switchu grasz, okej, okay, tego się nie spodziewałem. Na Switchu pewnie już w ogóle są lagi, nie? No bo
jak ja tutaj mówię, że lagi są na tym, na konsoli, to na Switchu to już w ogóle musi być problem, bo to wszystko jest bezprzewodowe. I też inna jest infrastruktura. Dobra, ale takie combo mu zarzuciłem, że przeciwnik praktycznie już życia nie ma. Co tu jest jeszcze silne? Ten brążyciele są silne. Elo, koniec. O, dobrze w sumie, że padłem, bo teraz mi jest o wiele łatwiej. Dobra, przejdę dalej, czy jak to wygląda? Koniec? O, trzeba w to wejść. Tak to sobie. No nie. Znowu klankiem. Nie. Nienawidzę tego. Koniec. No tak, no wiadomo, te gry też inaczej wyglądają, nie zupełnie. Na Switchu. O, nice. Ne, to spoko. Tylko jak ja mam to przejść? A ja też tak mogę przejść, dobra. No dobrze, że da się tak jeszcze Switcha podłączyć do TV, nie? Bo jakbyś miał tylko grać tak bezprzewodowo, w sensie, no bezprzewodowo, to by było ciężko. Nie, tej kulki na pewno tu nie chcemy. Dobra, dajmy ją, nie wiem, tu powiedzmy. Słuchaj, możesz mi pomóc? Jak najbardziej. Tam będzie potrzebna czerwona. Generator przekształcił energię wymiarową w ruch. Jezus Maria, zabrałem i mam dwie żółte. A tu jest potrzebna. A co, tego się nie da? Nie da się w dół tego zabrać, czy o co tu chodzi? Zawsze te kulki dało się na odległość zabierać, miałem wrażenie. Teraz się nagle nie da? Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam, ale wydaje mi się, że zostało jeszcze kilka kulek. O nie, tutaj nic nie da, trzeba tą czerwoną jakoś zdobyć, nie wiem jak. Nienawidzę, naprawdę. Nienawidzę grać tym małym klankiem. Ja nigdy nie wiem, jak zrobić tę misję. O, co to? Aha. Stanęłem. Wcześniej przez to przechodziłem, nic się nie działo. Teraz nagle zadziałało, okej. To ciekawe. Wow, już czuję się lżejsza. A tu można wskoczyć, dobra. No to nie, to tutaj trzeba dać. Cyk. Oni sobie skaczą i co dalej? A jeszcze jednej kulki brakuje w takim wypadku. To tą zabierzemy kulę i damy tutaj. Tu zrobimy tak. O, no i zadziałało. I super, i cyk. Jeszcze dwie plansze zostały. Strasznie nie lubię grać tymi robocikami. To jest... Tych łamigłówek nie lubię z tymi kulkami. Co właściwie sądzisz o klanku? Ma talent, jest sprytny i błyszczący. Dobra, na pewno tutaj musi być elektryczne. Żeby w ogóle jakkolwiek to przejść. Co to znaczy? Tutaj też musi być elektryczność. A co ty sądzisz o klanku? Najpierw ja sam to muszę przejść, o. Żeby zdobyć tą kulę, dobra. Bałaś się, że nie będzie? To
zrozumiała obawa. Nie dla mnie. Jesteś w porządku. Cyk, żeby wrócić. Dlatego nie dziwi mnie, że on też. A tu jak zrobię? Już? Finito? Powinno być dobrze. Nie, to by było za proste, no raczej. Dobra, tu sobie przejdę. No i właśnie, i tak idę w bok. Trzeba coś zrobić, żeby oni nie szli w bok. Hmm. Tam już kulki żadnej nie ma. Ten wirgenerator potrzebuje energii. A tutaj jak dam, co się dzieje wtedy? A, czekajcie, tam przecież trzeba stanąć i to wtedy idzie na dół. Przecież jak tutaj na tym stanę, to coś się dzieje wtedy. Dobra, ale teraz nie wrócę. No właśnie. Tutaj nie ma mocy, to teraz nie wrócę. Nie lubię tych łamigłówek, nienawidzę tego po prostu. Na jakiej zasadzie to działa? O, dobra, teraz jest okej. Trzeba było na tym stanąć. Ten wir generator potrzebuje energii. Coś się zmieniło? O, strzałka się zmieniła. Aha, już się... odmieniła, świetnie. Dobra, jak ja przez to przechodzę, to dupa. To wtedy idzie na dół. Dobra, tu trzeba zrobić, żeby wrócić. No nie. A jeszcze mam jedną kulkę, a ja to wymyślam. No dobra, teraz znowu źle. No widzicie, to nie jest takie proste, kurde. Te łamigłówki są ciężkie tutaj. Ten gir generator potrzebuje energii. Dobra, tu powrót. Jak ja się wtedy do góry dostałem? Ja nie wiem, ty. Jak ja się tam dostałem do góry wtedy? O co tu chodzi w ogóle? Wcześniej mi się udało, teraz nie mogę? Lol. Może tutaj włożyłem to, nie wiem. No nie. Nie wiem, jak ja to wtedy zrobiłem jej. Tutaj dało się stać, później... Kurde, zdążyłem na ten drugi. Jak ja to zrobiłem? Ale jaja. Jestem w szoku. Może tak? No nie, no to tylko zmienia stronę. No zejdę z tego, już jest koniec. Kurde, jak ja to odblokowałem? A, to chyba te robociki tam przechodziły. No nie. To idzie do góry wtedy. No tak jak zrobię? A no tak, oni teraz będą tutaj biegać. I będą stać na tym, dobra. To się uda. Szybko ja wracam teraz. Szybko, szybko. Dobra, jest okej. I teraz co? Tamten daleki jakbym zabrał. O, właśnie. Robimy cyk, cyk, cyk i cyk.
No i jest finito? Nie. Tam na początku je się stawia. To powinno starczyć na początku właśnie. I idą prosto i koniec. Czy mi się wydaje? Powinno się udać teraz. Jest, dobra. O. Jeszcze jeden poziom tylko. One more. Tu to w ogóle pewnie jakieś kombo dodadzą i nie będę wiedział o co chodzi. Jeszcze z wirami, o Boże. Dobra, tą kulkę zbieramy, to na pewno. Okej, okay, jak stanę, to się psuje w sumie. No, nie wiem, czy to przeznaczenie, ale mam nadzieję, że Rivet... Nie to. Na pewno to, żeby się tam dostać i zdobyć drugą kulkę, to podstawa jest. Dobra, tutaj skok musi być. Nie wiem, czy tutaj da się zrobić skok, czy gdzie. Dobra, ja tu stanę. I wtedy to się w do... Też jest źle wtedy. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam, ale wydaje mi się, że zostało jeszcze kilka kół. Ohoho, jakby to zrobić. Podskok tutaj? Tak. I co dalej? O, tam jest jeszcze jedno. Ja pierdykam. Już mi głowa boli. Jak to zrobić? Nienawidzę to. Tak nienawidzę tej planszy, no. Dobra, pójdziemy tu. Oni chyba muszą iść do góry i wtedy skoczyć. Na tą platformę może skoczyć. Tam wtedy może dolecą. No nie, ale... Aha, fajnie. Nie mam pojęcia jak to zrobić, nie? Zaraz się wkurzę i nigdy tej gry nie skończę. Dobra, na pewno to trzeba zabrać. I trzeba je lecieć po trzecią kulkę, dobra. Trzeba po ostatnią kulę lecieć, to na pewno. Oddawajcie to. Tutaj to maks... nie, to... Cyk, teraz jedziemy po ostatnią kulkę. Czyli najpierw trzeba wszystkie zebrać, a potem można grać. Co ta dawała kula? Nie pamiętam. Kit, wiesz, że gdybym był na twoim miejscu, nie poradziłbym sobie tak dobrze jak ty. Co? Wyruszyłaś w nieznane. Nie, no to musi być... Na 100% to musi być, nie. To musi być na bank tam. Ale chyba później. Jak to nie? Zastępujesz ojca. Pomagasz. Dobra, tam zrobimy skok może. Bum. I doskonale ci idzie. No. No to. A. Brawo my. Brawo my. Ale teraz to jest popsute, ja pierdykam. A tak jak zrobię, co się stanie? No nie, to też nie działa. Cholera. Ten wir generator potrzebuje energii. Coś trzeba zrobić. Tutaj trzeba jumpa zastosować. Chyba. Znowu źle. Jak tutaj będą skakać, co się stanie? Tam trzeba ich dociążyć. O. I wtedy ich chyba nie zwieje. Dokładnie, tu ich dociążymy, tu przycisk przeskoczą i na koniec prąd. No raczej. I finito, powinno być. No ja już idę na koniec. Bum, udało się. Uff. Jestem z ciebie bardzo. No czyli podstawa to najpierw trzeba zebrać wszystkie te kulki różnej energii na początek, bo bez tego ani rusz. Dobra, dawać mi tych imperatorsów.
Wielkie dzięki, Kit. Teraz te głąby naprawdę się przekonają, z kim zadarły. Teraz dzisiaj nie skończymy tego, ale no, jakakolwiek następna gra, to myślę, że już skończymy Ratchetika. Bo tam naprawdę z jedna, dwie misje zostały max, więc pewnie półtorej godziny maksymalnie. Jakiś bossik, jednego gościa uratować i myślę, że będzie finito mniej więcej. Krążownik nie jest w prostej linii, ale wyrzutnik mógłby nas przybliżyć. Świetną ofertę! Nie mamy tyle kasiory, można coś ulepszyć ciekawego. O, to mogę ulepszyć jeszcze, rakietnice moje. Samo namierza cele. Uo, to już w ogóle będzie dobre. Nie będzie żadnego splash damage, tylko wszystko w cel. Ulepszenia, kiedy podniesiesz poziom tej broni? Bombardier też. A to mam, tak? Na maksa mam, okej. Okay. Rykoszet? O. Ten drążyciel w sumie by się przydał, bo on jest mocny. Rękawica zagłady to są robociki, to mam na trzecim, nie mogę więcej.